Cześć Baranki, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy sobie, co karty Wam radzą. Poniedziałek, karta siły, czyli negocjujcie. Nie bójcie się rozmawiać, nie bójcie się negocjować, nie bójcie się podejmować wyzwań czy też trudnych decyzji, trudnych sytuacji. Po prostu stawajcie też ze swoimi lękami w poniedziałek oko w oko. Wtorek, czwórka mieczy. Czwórka mieczy może mówić o tym, radzić Wam jakiś odpoczynek, urlop, być może jakiś dystans do pewnych spraw. Środa, karta głupca, no, może Wam sugerować nowości, może Wam sugerować troszeczkę taką trywialność, po prostu podejście takie na luzie do pewnych rzeczy, bez spinania się. Może Wam radzić pójście w coś nowego, nowe relacje, nowe znajomości, ewentualnie jakaś podróż. Czwartek, królowa monet. No to jakieś rozmowy z szefem, szefową dotyczące pieniędzy, więc może warto porozmawiać, może warto udać się na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, na przykład jeśli macie w czwartek. No może warto tutaj też warto rozmawiać zająć się właśnie takimi sprawami partnerskimi, czyli z partnerem, partnerką warto rozmawiać. No i warto może pomóc matce w czymś. Piątek, słońce, czyli urlop, tak? Weź sobie wolne, jeśli możesz. Bądź szczęśliwy, ciesz się chwilą, patrz optymistycznie na pewne rzeczy, wszystko powinno się udać. Spędź ten dzień z dziećmi. Sobota, 9 buław, no to przede wszystkim. Bądź asertywny, bądź wytrwały w swoich decyzjach czy postanowieniach. Postępuj według jakichś zasad, reguł. Trzymaj się tego po prostu. No i niedziela, as kielichów, czyli wychodź. Jeżeli jest propozycja spotkania, to idź na to spotkanie. Jeżeli jest propozycja jakiegoś wyjścia, pójścia na spacer, gdziekolwiek, idź. Spotykaj się, rozmawiaj. Jest szansa na poznanie kogoś. Jest szansa na pogodzenie się, na rozmowy, na negocjacje z kimś, więc tutaj szansa też na pojednanie, na miłe chwile. Pozdrawiam. Cześć. Cześć byczki, witam Was w radach od kart Tarota na każdy dzień tygodnia. Zobaczmy sobie, jak ten tydzień od 24 do 30 czerwca będzie wyglądał. Poniedziałek, król buław. No to przede wszystkim bądź pewny siebie, czy pewna siebie. Rozmawiaj tutaj z szefem, szefową, flirtuj, komunikuj się, także tutaj komunikacja na wysokim poziomie. Powiedziałabym we wtorek Wisielec. Spójrz na pewne sprawy z dystansu, spójrz na pewne sprawy z pewnej perspektywy, z innej perspektywy. Może zobaczysz coś więcej. Nie spiesz się, bądź cierpliwy, czekaj. Czas czy jakieś opóźnienia gra na Twoją korzyść. Cesarz, środa. Więc przede wszystkim tutaj podejmuj mądre, słuszne, rozważne decyzje. To ty wydawaj polecenia, tak? Ty kieruj tutaj pewnymi sprawami, przedsięwzięciami. Być może porozmawiaj z kimś na stanowisku, doradź się kogoś, może doradź się ojca partnera też. Czwartek, czwórka monet, nie wydawaj za dużo pieniędzy, nie ryzykuj. Sobota. Piątek, przepraszam. Piątek. Piątka mieczy. Nie poddawaj się bez względu na to, że nie wiem, okoliczności mogą być negatywne, ludzie mogą ci tutaj źle życzyć, mogą grać przeciwko tobie, możesz się czuć osamotniony w swojej walce. No to przede wszystkim nie poddawaj się. Walcz dalej, bądź wytrwały. Sobota, szóstka monet, warto się dzielić, warto też pewne sprawy, nie podzielać swojego czasu tylko na jedną kwestię, jedną sprawę, tylko jednak rozdzielać tutaj swój czas na przykład, czy też inne kwestie pomiędzy różne sprawy do załatwienia. Warto się dzielić swoim czasem, swoją wiedzą, warto współpracować tu z kimś, pomagać przede wszystkim. Niedziela, papież, no to przede wszystkim rodzina.
warto spędzić ten dzień rodzinnie, podtrzymując wartości rodzinne, kierując się właśnie takimi wartościami wyniesionymi z domu. Być może podejmij decyzję o nauce, o kształceniu, a może po prostu potrzebujesz wsparcia duchowego, więc je wykorzystaj. Pozdrawiam, cześć. Cześć bliźnięta, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 24 do 30 czerwca, więc zobaczmy, co tam w poniedziałek. As kielichów, jeżeli są jakieś propozycje wyjścia, spotkań, to skorzystaj. Jest szansa na to, by się z kimś pogodzić, by kogoś poznać, by porozmawiać, wyjaśnić jakieś kwestie. Wtorek. Szóstka kielichów. Skup się na dzieciach, być może zrób porządki. Tutaj również warto nawiązać kontakty z kimś z przeszłości, ewentualnie odpowiedzieć na jakiś kontakt z przeszłości. Warto może odwiedzić rodziców. Środa, pustelnik. Przemyśl sobie coś, warto ten dzień poświęcić trochę na zadumę, na jakieś takie zastanowienie się, na przemyślenie jakiejś kwestii. Daj sobie czas na pewne sprawy, nie podejmuj szybko decyzji. Czwartek, trójka monet to karta współpracy, więc współpracuj, pomagaj. Twórz razem z ludźmi na przykład jakiś projekt. Nie działaj samemu, tylko raczej w partnerstwie, właśnie we współpracy z kimś. Piątek, pazik monet to karta, która mówi o tym, żeby zaczynać coś od nowa, żeby tutaj być może się dokształcać, być może poszukiwać informacji, które później przydadzą się Wam na przykład w jakimś działaniu, czy też warto tutaj pomyśleć o sobie, o właśnie jakimś takim dokształcaniu, czy też jakimś kursie, szkoleniu, który później wykorzystacie na przykład do swojej pracy, więc warto tutaj przyjąć jakąś ofertę również. Sobota, szóstka buław, mogą być jakieś zaproszenia, więc idźcie, jakieś wesela, jakieś spotkania, no więc idźcie, jakieś randki tutaj również, jakieś takie być może rodzinne, być może ze znajomymi jakieś wyjście, więc warto z tego skorzystać. No i oczywiście tutaj karty mówią o jakichś sukcesach, że powinno być wszystko dobrze w sobotę. Niedziela, głupiec to karta, która mówi o jakiejś podróży, o jakimś wyjeździe, być może jakimś spotkaniu z kimś. Mówi o nowościach, o tym, że warto tutaj może trochę zaryzykować, warto też iść w coś nowego. Pozdrawiam, cześć. Cześć Raczki, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek, dwójka mieczy, podejmuj decyzję. Tutaj odejdź od niezdecydowania. Podejmij mądrą, przemyślaną decyzję raz na zawsze, bym powiedziała, tak? Zdecyduj się. Wtorek, król kielichów, masz wsparcie w partnerze, masz wsparcie w ojcu. Może tutaj starszy mężczyzna ci też pomagać, tak? Więc możesz tutaj liczyć na kogoś, ewentualnie może karta radzić na wtorek jakieś rozmowy, właśnie jakieś komunikacje z ludźmi, no, na jakichś stanowiskach. Środa. Czwórka buław to karta stabilizacji, czyli może Wam radzić właśnie taki stabilny dzień, żeby zająć się domem, partnerem, dziećmi, żeby zastanowić się nad pracą, nad jakąś taką stabilizacją swoją, tak? Głupiec w czwartek, no to karta, która mówi o nowościach, o tym, że warto tutaj zaryzykować, warto gdzieś pójść, wyjechać, spotkać się z kimś, ale to z kimś nowym, jakieś nowe informacje być może warto wykorzystać, coś nowego. Piątek to rycerz monet, który mówi o tym, by bacznie się czemuś przyglądać, by być ambitnym tego dnia, pracować, być lojalnym również, ale nie spieszyć się do osiągania jakiegoś celu, pomału, stopniowo przyglądać się, tworzyć plan, strategię działania. Sobota. As buław to karta, która mówi
która może radzić właśnie taki power energię. Być może warto tutaj pójść na siłownię, warto się, nie wiem, wybiegać, wyszaleć, tak? Warto po prostu tutaj tworzyć jakieś pomysły kreatywne mogą być, więc tutaj również, no, może warto się nad czymś zastanowić, bo mogą przyjść właśnie jakieś takie pomysły. No i to jest karta, która mówi o dużym potencjale, o dużej dawce energii tego dnia, o aktywności. Niedziela to karta dziewięciu buław. Stawiaj tutaj jakieś zasady, postępuj według zasad, bądź asertywny, nie zgadzaj się na coś, co już kiedyś przyniosło jakieś złe decyzje, czy jakieś tam przejechaliście się na czymś, więc już nie popełniajcie tych samych błędów po prostu. No i przede wszystkim też dystansujcie się do pewnych rzeczy i postępujcie według jakichś zasad, według reguł, według ustalonych tutaj jakichś kwestii. Pozdrawiam, cześć. Cześć Lwy, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek. Dwójka monet to karta, która radzi na pewno niepożyczanie pieniędzy tego dnia. To karta również, która radzi jakiś wybór, żeby po prostu wybrać tu jakąś opcję, możliwość, żeby nie balansować cały czas jakimiś dużymi ilościami spraw czy jakichś tutaj sytuacji, które będziecie mieć, warto wybrać, zdecydować się na coś, na jedno, na przykład wybrać jeden kierunek. Wtorek, głupiec. No więc powiedziałabym, że warto tutaj zaryzykować, warto się z kimś spotkać, warto iść w nowe sprawy, nowe kwestie, warto poznawać ludzi nowych, nowe informacje jakieś zdobywać. Środa, król kielichów mówi o tym, że będziecie mieć wsparcie w partnerze, może warto porozmawiać też z ojcem, a może po prostu z jakimś mężczyzną starszym na stanowisku. On może wam troszeczkę coś tu pomóc, może będziecie z nim w ogóle rozmawiać, jakieś tutaj rozmowy mogą być z taką osobą. Czwartek, as mieczy, może Wam radzić odcinanie się od pewnych kwestii, pewnych spraw, osób, które Wam już nie służą, czy źle życzą na przykład, albo są już niepotrzebne na tej zasadzie jakieś tam sprawy, żeby ich nie wyciągać. Natomiast może Wam również karta radzić tutaj dogadywanie się, negocjacje, no jakieś takie błyskotliwe przemyślenia. W piątek. Słońcem, czyli urlop, wolne, może jakieś wczasy, może początek wakacji, właśnie karty Wam mogą radzić. Też skupienie się na dzieciach, ale radzą Wam przede wszystkim optymizm, radość, cieszenie się z tego, co jest. Sobota. Sobota to dziewiątka monet, więc też radość z tego, co macie, radość z sukcesów. Cieszcie się z małych rzeczy, cieszcie się z dużych rzeczy, z tego, co macie, co jest wokół was. Z tego na przykład, jeśli ktoś tu jest samotny, to również karta mówi, żeby się z tego cieszyć, korzystać po prostu. No i niedziela to jest karta dziewięciu buław, która mówi o asertywności, o wytrwałości, o tym, by postępować według zasad, według reguł, nie iść na skróty. No i też nie negocjować rzeczy, które wiecie, że i tak nie przyniosą jakichś efektów. Po prostu trzymajcie się tego, co sobie postanowiliście na tej zasadzie. Nie przekraczajcie jakichś granic. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry panny, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek, koło fortuny, więc zdaj się na los. Być może zmieniaj coś. No, może zagraj w jakąś loterię. Wtorek. Piątka buław, stawiaj na swoim, no powiedziałabym, walcz o swoje zdanie, swoje decyzje. No tutaj, jeśli jest jakaś rywalizacja, no to też, no walcz, walcz przede wszystkim o swoje, postaw się. Środa, Rydwan. Więc Rydwan, przede wszystkim, jeśli jest jakaś podróż, to podróżuj. Zajmij się samochodem. Może trzeba jakieś załatwić sprawy związane z samochodem, więc tutaj warto zrobić jakiś przegląd czy sprawdzić tutaj kwestie z tym związane. Ale również to jest Rydwan, to osiąganie celów, więc tutaj no, podążaj za swoimi planami, decyzjami.
Jeśli masz gdzieś jechać, to jedź, tak? Czwartek, dwójka monet. Dwójka monet to karta, która radzi nie pożyczać pieniędzy, ale radzi też w końcu podjąć jakąś decyzję, jakiś wybór, bo tutaj pokazane jest balansowanie między jakimiś opcjami, możliwościami, obowiązkami, jakimiś sprawami domowymi, różnymi kwestiami, więc karta Wam radzi, by w końcu zdecydować się. Piątek, siedem mieczy, uważaj na jakichś oszustów. Najbardziej jako ostrzeżenie ta karta. Uważaj na oszustów, uważaj na jakichś złodziei, na kogoś, kto jest nieszczery, kogoś, kto gdzieś tutaj coś próbuje robić przeciwko tobie, więc nie ufaj za bardzo albo nie mów wszystkiego komuś, bo ktoś może wykorzystać te informacje przeciwko tobie albo dla siebie, tak? Dla swoich potrzeb. Więc tutaj takie bardziej ostrzeżenie. A jakbym miała coś doradzić, no to powiedziałabym, żeby być sprytnym tego dnia. Przebiegłym. Sobota, piątka kielichów, przestań się zamartwiać, przestań tutaj też nie nadużywaj alkoholu na przykład tego dnia, ale przede wszystkim nie myśl o tym, co było, a już nie jest, tylko myśl o teraźniejszości, o przyszłości, a nie o przeszłości. No i niedziela. Niedziela to królowa buław, bądź pewna siebie, pewny siebie. No, tutaj magnetyczny, charyzmatyczny, potrafisz oczarować, tak? Rozmawiaj, kreuj, twórz. Tutaj tak naprawdę to jest karta decyzyjna, więc również decyduj, rządź, tak? Podejmuj decyzję. Być może możesz polegać tutaj na jakiejś przyjaciółce, siostrze, która jest pokazana w tej karcie. Pozdrawiam, cześć. Cześć Wagi, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia, od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy, co może się tu wydarzyć. Poniedziałek. Karty Wam radzą w poniedziałek na przykład kwestie związane z wyjazdem. Jeśli ktoś gdzieś jedzie czy wyjeżdża, to jak najbardziej jedźcie. Karty również Wam tutaj sugerują, że jeżeli widzicie w czymś potencjał, to idźcie w to. Jeżeli widzicie, że coś tutaj może przynieść profity, zysk, coś się opłaci, to idźcie w to. No i również mogą Wam tutaj karty radzić, ewentualnie jeśli podejmujecie decyzję co do kierunków kształcenia, no to eksport, import, transport, handel, więc takie kwestie. Wtorek. Rydwan. Rydwan również mówi o jakimś wyjeździe, więc również mówi o tym, żeby jechać. Rydwan to również może Wam radzić tu jakieś załatwienie kwestii związanych z samochodem, albo przypomina, że może, nie wiem, kończy się AC, OC, albo jakieś tam inne kwestie, więc może warto tutaj zaglądać te dokumenty, sprawdzić, czy się coś nie kończy. A może warto zrobić przegląd po prostu samochodu. Natomiast karta Rydwanu to jest również dążenie do celów. Za wszelką cenę bym powiedziała, więc dążcie też do celów. Nie rezygnujcie tutaj z jakichś marzeń, planów. Środa. Siedem monet, karta cierpliwości. Mówi, by być cierpliwym, poczekaj. Być może nic nie przyspieszaj. Poczekaj na rozwój wypadków, na rozwój sytuacji. Czwartek. Dwójka monet, nie pożyczaj pieniędzy, wybierz, zdecyduj w końcu. Tutaj jakieś opcje mogą się pojawić, więc karta radzi Wam wybranie czegoś. Piątek to król kielichów. To jest karta, która mówi o tym, że możecie mieć spotkanie, rozmowę z jakimś mężczyzną na stanowisku. Może coś będziecie wyjaśniać, może to być ktoś, kto Wam pomoże, doradzi. To jest, może być ojciec, to może być partner. Sobota, królowa buław, bądźcie pewne siebie. Tutaj być może doradzi Wam, pomoże też jakaś przyjaciółka, może być wsparciem siostra. W każdym bądź razie bądźcie pewne siebie, charyzmatyczne, podejmujcie decyzje. No i niedziela kapłanka. No to przede wszystkim liczcie tutaj na matkę. Być może ważne w niedzielę będą jakieś kontakty z matką związane. No i przede wszystkim tutaj być może dokształcajcie się, rozwijajcie się. Być może chcecie jakiś taki rozwój osobisty, chcecie się rozwijać w ezoteryce, jak najbardziej się rozwijajcie. No i słuchajcie swojej intuicji. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia, od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy, co tam w poniedziałek. Karty Wam radzą. 9
monety, czyli karta radości, szczęścia, która mówi o tym, żeby cieszyć się z tego, co jest, cieszyć się z sukcesów, z tego, co macie, z waszych osiągnięć. Może cieszyć się na przykład, nie wiem, z mieszkania, z jakiejś nieruchomości, cieszyć się z samochodu. No może z tego, że po prostu jest wam dobrze, tak jak jest. Wtorek, karta głupca. Karta, która radzi iść w coś nowego. Być może, jeśli jest jakaś podróż, jakieś spotkanie, no to warto w to iść, tak? Może jakaś randka w ciemno się tu szykuje, więc może też warto skorzystać. Karta głupca to przede wszystkim nowości, czyli też trochę podjęcie jakiegoś ryzyka. Środa, wieża. Wieża może wam radzić zaczęcie czegoś od nowa. Nawet jeśli wydaje się wam, że no nie wiem, coś tu się wydarzyło takiego, że no stwierdzacie, że nie dacie rady, to dacie radę. Karta wieży mówi: zacznij od nowa, zacznij stawiać na trwałe, stałe fundamenty. Po prostu na tej zasadzie nie martw się tym, że coś tutaj nie wyszło, widocznie nie było to budowane właśnie na jakichś takich trwałych podstawach. Czwartek. Czwartek to Król Kielichów. To karta, która mówi o tym, że możecie mieć jakiś kontakt, rozmowę z jakimś mężczyzną na stanowisku. To również wsparcie od ojca, wsparcie od partnera, może jakaś rozmowa z nimi na jakiś temat, może będą coś doradzać wam na przykład w jakichś tam kwestiach. Piątek. Dziewięć mieczy, nie wyolbrzymiaj czegoś, nie myśl za dużo. Nie zastanawiaj się za bardzo nad czymś. Sobota, dwójka kielichów, no to przede wszystkim spędź romantyczny wieczór z partnerem, idź na randkę, jeśli tutaj akurat jest jakaś taka możliwość. Więc spotykaj się, rozmawiaj, tu jest harmonia, więc porozumiesz się z wszystkimi, pogódź się na przykład, jest taka szansa, że się pogodzisz, że się dogadasz, że nie wiem, podpiszesz jakąś korzystną umowę, więc skorzystaj z tego. I niedziela to 7 buław, stawiaj na siebie, walcz o swoje, nie pozwól, by inne osoby tutaj cię w jakiś sposób osaczyły, czy na przykład, nie wiem, przejęły kontrolę nad twoim życiem, dyktowały ci, co masz robić. Ty sam wiesz to najlepiej, więc walcz o swoje, powiedziałabym, ewentualnie broń kogoś, w każdym bądź razie, no nie pozwól, żeby inni tutaj cię w jakiś sposób na przykład wykorzystywali też, tak? Więc pozdrawiam, cześć. Cześć Strzelce, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy, co karty Wam pokazują w poszczególne dni tygodnia, co Wam radzą. Pięć kielichów w poniedziałek, czyli nie zatrzymuj się na przeszłości, nie rozpaczaj, nie wspominaj tego cały czas, tylko żyj tu i teraz. Nie nadużywaj alkoholu. Wtorek. 7 mieczy, bądź sprytny i przebiegły, natomiast uważać trzeba na jakichś tutaj złodziei, oszustów, osoby nielojalne, nieuczciwe. Środa, król monet. Warto rozmawiać z szefem, być może warto podjąć tutaj jakiś dialog, rozmawiać z jakimś kimś, kto jest na jakimś stanowisku, jest przedsiębiorczym. Warto tutaj rozmawiać, tak jak mówię. W środę macie wsparcie również, czy rozmowa tu się szykuje jakaś z ojcem lub partnerem. Czwartek. Czwartek, szóstka buław. Jeżeli jesteś gdzieś zaproszony na jakieś tutaj wyjście, spotkanie, rodzina, przyjaciele, no to idźcie. Jeżeli tutaj pojawiają się jakieś takie możliwości, oferty, to jak najbardziej skorzystajcie z nich. Tu może się pojawić jakaś możliwość sukcesu, awansu w pracy, więc też wykorzystajcie to jak najlepiej. Piątek, as buław. As buław mówi o potencjale energii, o aktywności, więc bądźcie aktywni tego dnia, działajcie. Być może jakiś sport warto uprawiać w piątek, gdzieś pójść, nie wiem, pobiegać, popływać, tenis, to co lubicie po prostu, gdzieś wyszaleć się na tej zasadzie. Tu jest pokazany ogrom potencjału energii, więc jakieś kreatywne pomysły również mogą wam przychodzić do głowy, jakiś flirt się pokazuje, więc też być może warto skorzystać. Sobota. Królowa Buław mówi o tym, by być pewnym siebie, by podejmować decyzje, by być przekonanym co do pewnych rzeczy. Przede wszystkim, no, to jest taka karta, która mówi też o komunikacji, więc o tym, że jesteście w stanie tu się porozumieć z każdym, że jesteście w stanie przeforsować też każdy plan, czy wyperswadować komuś coś z głowy. No, w każdym bądź razie możecie też liczyć na przyjaciółkę lub matkę. No i niedziela, odpoczywaj.
Umiarkowanie, odpoczynek, relaks, udaj się w miejsca, w które lubisz. Jeżeli lubisz spacerować, spaceruj. Jeśli lubisz iść do spa, to idź do spa. Po prostu spędź ten czas tak, jak lubisz, na przyjemnościach, gdzieś blisko natury. Odpoczywaj. Wyjedź na jakieś, no powiedzmy, no niedziela, tak? Ale może jakiś początek zaczyna się waszego urlopu, jakiegoś wyjazdu, więc korzystaj z tego. Pozdrawiam, cześć. Cześć koziorożce, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek, pazik, monet. Warto pomyśleć o sobie, o jakimś dokształcaniu, jakimś kursie, szkoleniu. Warto przyjąć jakąś ofertę, jeśli się pojawi. Wtorek, 10 mieczy. Zakończ. Zakończ coś, co ci sprawia problem, zakończ coś, co tutaj cię w jakiś sposób, przez co cierpisz po prostu. Więc zakończ coś, co ci nie służy i rozpocznij nowy etap po prostu. Środa, królowa mieczy. Tutaj możliwe, że będziecie coś załatwiać. Warto załatwiać coś w urzędzie, rozmawiać z urzędnikami, na przykład na temat jakichś kwestii, jakichś spraw, więc warto tu podjąć jakiś dialog, warto się kogoś doradzić, jakiegoś adwokata, prawnika w jakichś kwestiach, radcy prawnego na przykład, albo podejmować rozsądne, mądre decyzje. Kieruj się rozumem w środę, w czwartek. Królowa Buław. Królowa Buław mówi o wsparciu matki lub przyjaciółki, ale może mówić również o tym, byście byli pewni siebie, byście się nie bali mówić tego, co myślicie i nie bójcie się dążyć do celu i osiągać to, co chcecie. Piątek, dwójka Buław, zdecyduj się, wybierz jedną z opcji, z możliwości. Sobota, as monet, warto tutaj przyjąć jakąś ofertę, propozycję. Może warto rozważyć jakieś kupno, sprzedaż czegoś. Może tutaj się pojawić jakaś propozycja, zlecenie, możliwość zarobienia jakichś pieniędzy, więc też warto się na to zdecydować, wykorzystać to po prostu. No i niedziela, karta świata. Zakończ coś, co już chcesz zostawić za sobą, idź w coś nowego. Jeśli masz, jest tu kwestia jakiegoś wyjazdu, podróży, no to oczywiście karty radzą jechać. No i komunikacja również. Utrzymuj komunikację, rozmawiaj z ludźmi, odpisuj na wiadomości. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry wodniki, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy, co karty Wam radzą na poszczególne dni tygodnia. Poniedziałek, 8 buław. No to przede wszystkim, jeśli gdzieś jedziecie, jakaś podróż się szykuje, służbowa, prywatna, no to idźcie. Jeśli jakieś jedźcie, jakieś spotkanie, również idźcie na to spotkanie. Rozmawiajcie z ludźmi, komunikujcie się, negocjujcie, bądźcie otwarci po prostu tutaj na otoczenie, na propozycje, jakie do Was idą. We wtorek, szóstka monet, która Wam radzi dzielenie się swoją wiedzą, pieniędzmi, pomaganie innym, wspieranie innych również. Środa, 10 monet, rodzinnie, być może spędź ten dzień rodzinnie, ale to również karta, która może Wam radzić, tutaj jakieś odwiedziny u właśnie babci, dziadka, u rodzeństwa, u rodziców, więc warto tutaj nawiązać dialog z nimi, ale również dla innych osób to radą może być po prostu kwestie w firmie, kwestie jakichś zarobków finansowych, więc warto co tu podejmować, być może jakieś decyzje dotyczące pieniędzy. Czwartek, dwójka kielichów. No to tutaj dialog się pokazuje, rozmowy, że będziecie w stanie z każdym harmonijnie rozmawiać, porozumieć się, być może sobie coś tu wybaczyć, wyjaśnić jakieś kwestie, więc warto też nawiązywać tutaj relacje, kontakty, warto coś podpisać, jakąś umowę. Piątek. Król kielichów mówi o tym, że możecie mieć do czynienia tego dnia z mężczyzną na stanowisku, może jakieś rozmowy, jakieś negocjacje z nim, jakieś załatwianie jakichś spraw, kwestii, możliwe jakiś lekarz, więc możliwa wizyta u lekarza. Natomiast pokazuje się również kwestie ojca, partnera, może jak będą waszym wsparciem w czymś, może będziecie się o coś go doradzać.
czy ich, tak? Sobota, papież, rodzina. Dużo macie takich kart rodzinnych w tym tygodniu, więc tutaj chyba z tą rodziną warto utrzymywać kontakty, warto rozmawiać. Tutaj też pokazuje się kwestie rodzinne. Możliwe, że w sobotę jakieś spotkanie rodzinne, po prostu może imieniny dziadka, babci, może jakieś urodziny, a może po prostu jakieś wesele, jakieś chrzciny, jakieś takie kwestie właśnie rodzinne. Może ktoś potrzebować w sobotę wsparcia duchowego. Może ktoś będzie myślał, warto pomyśleć o jakiejś nauce, o jakichś studiach na przykład, o jakimś egzaminie, żeby podejść do niego i go zdać. Niedziela, kochankowie, no więc dokonaj wyboru, zdecyduj się na coś. Pozdrawiam, cześć. Cześć rybki, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy, co karty Wam radzą na poszczególne dni tygodnia. Poniedziałek, karta gwiazdy. Nie trać nadziei, nie trać wiary w siebie, w swoje marzenia, pragnienia, w to, co chcesz osiągnąć. No, tutaj może się udać. Bądź w centrum uwagi. Wtorek, karta 10 monet może mówić o kwestiach rodzinnych, czyli warto spotykać się z rodziną we wtorek, rozmawiać, tutaj jakiś dialog podjąć. Może chodzić o kwestie na przykład jakieś spadkowe, więc coś warto sobie wyjaśnić, porozmawiać. No, może w ogóle kontakt jakiś tutaj z rodziną warto mieć i jeśli chodzi o pracę, to również warto tu się zająć jakimiś sprawami finansowymi. Środa, Wisielec. Spójrz na pewne sprawy z innej perspektywy, być może dostrzeżesz coś, czego wcześniej nie widziałeś. Może szukasz jakiejś odpowiedzi na jakieś pytania, więc też popatrz na to z innej strony, przez inny pryzmat. Także tutaj czas gra na Twoją korzyść. Jeśli coś się spóźni, opóźni, coś zostanie odwołane, nie przejmuj się. Czwartek, dwójka kielichów, jesteś w stanie się dogadać, porozumieć z każdym, wynegocjować jakieś warunki ciekawe. Tutaj warto podejmować dialog, warto rozmawiać, warto podpisać jakąś umowę. Piątek, sprawiedliwość. Załatwiaj sprawy jakieś urzędowe, załatwij je w końcu. Być może otrzymasz też jakąś decyzję. Tutaj mogą być kwestie podpisywania też jakichś dokumentów, więc warto może to w końcu załatwić, coś tu podpisać. Czytajcie też, co podpisujecie. A sobota, szóstka mieczy. No, karta, która radzi Wam jakąś zmianę, może coś sobie już planowaliście, może jakąś podróż, więc warto wyjechać, warto gdzieś tutaj pójść, spotkać się z kimś, warto na przykład, nie wiem, oglądać mieszkanie, czy myśleć o jakimś remoncie, odnowić je. W każdym bądź razie to, co sobie gdzieś tam planowaliście już od jakiegoś czasu, warto zrealizować. I niedziela, pazik monet, który Wam radzi, jeśli jakieś oferty, propozycje się pojawią, no to jak najbardziej skorzystajcie z nich, ale też pomyślcie o sobie, o swoim rozwoju. Może jakimś kursie, kształceniu, dokształcaniu. Warto tutaj właśnie pomyśleć o sobie, o swojej przyszłości. Pozdrawiam, cześć.